Rocznie nagrywa. Okej. Okay. O, witam. No to zaczynamy dalej. Pogadaj. Spóźniłeś się. Piramidion to narzędzie, za pomocą którego Vexowie chcieli zamienić Io w maszynowy świat. W środku znajduje się portal, który łączy Piramidion z tysiącem różnych miejsc i rzeczywistości. Pod twoją nieobecność pochwyceni weszli do środka, szukając wspominanego przeze mnie portalu. Według mojej hipotezy pragną wchłonąć kolektywny umysł Vexów. Oczywiście nie możemy do tego dopuścić. Ja straciłem w Piramidionie rękę. Nie potrafię sobie wyobrazić, co ty stracisz. Ashen Mirkoleczyny, naukowiec. Mimo wielu blisko znanych po poprzednim spotkaniu z Mirksami, drażliwy Ashen Mir zostaje poznany Io dla dobra zdrowczyni nauki. Następnie pochwyceni weszli do Piramidionu najprawdopodobniej w celu zasilenia swoich szeregów, które zostały przetrzebione w trakcie wojny. Spada aktywność pochwyconych w Piramidionie Io. Na Io, okej. Okay. Zawręcz zabójstwa elektryczne i zabójstwa super zdolnościami. Porzuć. Dobra. Skoro musisz, trzymaj się światła. Rozpędzenia pskorzecha. Pochwyceni formują nową armię przeciw kolektywowi Vexów. Trzeba ich powstrzymać za wszelką cenę. Jest ten legendarny, poszukiwany koleś. Zbierz łup. Coś do przeskanowania tu jest. Niżej. Tutaj w budynku pode mną jest to coś tak jakby w ścianie. No dobra, rozpoczynamy. Mamy świetny widok na Piramidion. W oddali widać pochwyconych w środku konstruktu. Król Oryx, twórca pochwyconych. Niegdyś niemal przejął kolektyw Vexów. Gdyby pochwyceni dokonali tego tym razem, zniszczenia byłyby niewyobrażalne. Wyobraź sobie, w jaką rozpacz popadłby ruch oporu i Koro, gdyby wasz bohater wojenny zginął w bezkresie Piramidionu. Pomocniku, nie zapuszczaj się głębiej niż musisz. Ja pokazuję, że jestem w tym budynku.
Ta rzecz do przeskanowania. Nie wiem, jak się tam dostać. Dobra, lecimy do tego piramidionu. W dobrym kierunku idę. Pomocniku, nie umieraj. Cicho siedź. Dobra. Staram się. Czego nie obiecuję. Uciekł. Jesteśmy oczywiście na szczycie urwiska. Jakże mogłoby być inaczej? O, to się przeglądamy. Przeczytałem gdzieś, że wędrowiec jest najdokładniej zbadanym obiektem w historii ludzkości. Ludzie z epoki Złotego Wieku śledzili jego ruchy od planety do planety, próbując go zrozumieć. Dobra, mamy teraz złapać Airoka. No dobra. Ała. Ale przeżyłem. A, w ustawieniach graficznych zmieniłem to w 6 na średnie, ale od tego średniowania postaci na średnie. Jakąś średnią i jakości na niska miałem. Teraz powinno bardziej to stabilnie wszystko chodzić. Jeszcze wezmę obraz i limit klatek na sekundę. Na
35. Nie powinno wtedy to wszystko tak skakać. Najlepiej na 30. Super zdolność naładowana. Nie, dobra, 30 to jest za mało. Stawię na 45. Bardziej stabilne to było. Coś tu jest do przeskanowania. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Na razie trzeba czyścić teren. Coś tu jest do przeskanowania. Niby gdzieś tam. Aha, dobra, to nad tym miejscem jest pewnie coś. Piramidio. Powietrze szkłofazowe. Dobra, trzeba wylewać język Ier Aroka, język Uri. Ale ciężko, co z na bossów nie działa. Niż bramę do kolektywu weksów. Może nie chcę jeszcze chcę przez nią przejść, nie da się. Asher i Kora, brama nadświetlna rozwalona. Powstrzymaliśmy większość pochwyconych, ale kilku się przedarło. W porządku. To mógł być początek wielkiej wojny. A wam udało się ją zdusić w zarodku. Jeśli pochwyceni będą mieli znowu konszachty z weksami, pierwsza się o tym dowiem. A wasza dwójka zaraz potem. Mam ci coś do powiedzenia. Strażniku, i wolałbym to zrobić osobiście.
W końcu nam podziękujesz? Jasne, już wracamy. No spoko. Kryzys został żegnany. Wróć do Ashera i odbierz niego z pewnością nad wyraz wylewne gratulacje. Okej. Okay. Gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy, uznałem, że nie przydasz mi się na nic. Mam nadzieję, że rozumiesz dlaczego. Jednak udało ci się podważyć moją hipotezę. Udało ci się coś, czego ja nie potrafiłem dokonać. Wejść do Piramidionu i opuścić go bez szwanku. Oczywiście ja zaszedłem o wiele dalej. Tobie nie było dane nawet zobaczyć jeziora. Weksowie zawsze zostawiają po sobie ślad. Pochwyceni wkrótce się o tym przekonają. A co do ciebie... Będę cię bacznie obserwował. Dajcie się oczyścić piramidę z pochwyconych. Zapec o dobudowie ich armii. Asher nie chce dziękować ci za twoje dokonania. Haha. No spoko. Tak, to wszystko. A ty nie masz jakichś skarbów do upolowania? No dobra. Ci z martwej orbity mają rację. Czyli IO mamy chyba zrobione, tak? System czeka zagłada. Mars też. Tytan też. Księżyc to jest DLC. Czy ja wyglądam Merkury. Muzealny? To jest DLC, które jest w wersji free to play. Kampanię, czyli Nessus jeszcze sprawdzić. Czarny Exodus. Baronet macierzą w czarnym Exodusie. Okej. Okay. Ruchom. Uwaga! Wykrywam niezwykłą aktywność weksów w lokalnym kwadrancie. Ci weksowie coś budują. Obliczanie prawdopodobieństwa. Tak, budują. Poszli. Mieszanie eteru. Witaj. Prawęciarza w czarnym Exodusie. Witaj, kapitanie. Dzisiaj rozmyślam o śmierci. Jak zapewne wiesz, nie udało mi się ocalić załogi, gdy rozbiliśmy się na Nessusie. Ciężko jest pomóc, gdy nie ma
Siadasz ciała. Część załogi i kolonistów zginęła na miejscu, ale zastanawiam się, czy ktoś przeżył. Czasami wydaje mi się, że słyszę w komunikatorze głos mojego dawnego kapitana. To wysoce nieprawdopodobne, bo od dawna nie żyje. Możesz zbadać tę sprawę? Macierze, wydaje się, że słyszała w sieci komunikacyjnej głos swojego dawnego kapitana. To, że kapitan żyje, wydaje się mało prawdopodobne, jednak macierz prosi cię o zbadanie sygnału. Szukaj źródło głosu dawnego kapitana Fulżyszczanego Exodusa na Nessusie. Dobre wieści! Aktywność weksów słabnie. Odwołuję alarm dla twojej strefy. Spożynicję popularną. Spadaj, czy macie słusznie podejrzewa, że jej kapitan wciąż żyje? To będzie już w następnym odcinku. Do następnego.